Nie, no dobrze to rzucił. Skończy mnie, czy nie? Dobra, jeszcze się bronię. Jeszcze się wybroniłem, nie, dobra, jeszcze Spike tu się... Co tu się dzieje? No już bez szans, wszyscy na mnie. Ej, w tym momencie mam jeszcze leczenie właśnie od mapy, mapa mnie uratowała. Co się dzieje w ogóle, halo? Uciekam, dobra, uciekam. Ej, ja to przeżyłem. Ry, niech moc będzie z nami, boom. Czekaj, mam do ciebie jedno pytanie. A mianowicie, czy subskrybujesz już mój kanał? Niestety ponad 50% osób, które ogląda moje filmy, jeszcze tego nie robi, więc mordeczko, jeżeli możesz, to koniecznie wciśnij ten czerwony przycisk tam na dole, żeby był szary, zasubskrybuj mój kanał, bo lecimy już prosto po milion. Z każdym dniem coraz mniej brakuje i naprawdę bardzo mi tym pomożesz. Dzięki! No i słuchajcie, mam nadzieję, że pamiętacie, że możecie używać mojego kodu Damian w sklepie Brawl Stars przed jakimś zakupem, jak będziecie chcieli coś kupić. No i właśnie teraz w tle macie nagrania podesłane mi przez widzów, jak właśnie coś kupują i w ogóle za chwilę zobaczycie mega chłopa przemocnego, bo tutaj właśnie teraz jeden z moich widzów kupuje na niego z moim kodem RetroNani, też bardzo fajny skinek za 30 gemów, mega dziękuję mordeczko za wsparcie. Ale zobaczcie teraz tutaj jest Erik w ogóle, nie wiem, chyba doładował w ostatnim czasie ponad 2000 gemów, bo mi podesłał naprawdę bardzo wiele nagrań. I patrzcie to, tutaj odblokowuje skina za 149 gemów właśnie z moim kodem, z kodem Damian. Mega dzięki Erik za wsparcie. Patrzcie tu kolejnego skina kupuje uliczną tarę. W ogóle te skiny są mega spoko, więc jakby ktoś chciał kupić te skiny, to możecie oczywiście właśnie wpisać kod Damian i podesłać mi później takie nagranie, to pokażę was też na odcinku. I no tutaj Bita kupił, jeszcze otworzył mega boxa. Nie no, naprawdę chłop tutaj niesamowite rzeczy zrobił, w ogóle mi chyba jeszcze coś podesłał, ale nie mogłem już teraz znaleźć. No a wy myślicie, że to koniec? A nie, on jeszcze tutaj uznał, a ten megaboksik to nie wszystko, jeszcze sobie Byrola kupił. Także no mega kozacko, pamiętajcie o kodzie Damian i dzięki mordeczki za wsparcie. Hej, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jak widzicie, dzieje się coś dziwnego z moim kontem. Po pierwsze, mam jakieś takie dziwne napisy wszędzie, nie? To nie jest polski język, na pewno. No bo słuchajcie, dzisiaj dla utrudnienia będę grał sobie na języku rosyjskim, a cel odcinka jest taki, żeby dobić właśnie te 16 tysięcy pucharków. No bo jak widzicie, strasznie mało brakuje mi już właśnie do tych 16 tysięcy pucharków, a za 16 tysięcy pucharków będę miał do odebrania darmowego Hoblin Pyckena. Przynajmniej tak to jest napisane. No oczywiście darmowego megaboxa będę miał do odebrania, a w takim megaboxie, słuchajcie, będę mógł już trafić właśnie na przykład taką Amber. Ona się po rosyjsku nazywa Dobra, ja nie umiem po rosyjsku totalnie, dlatego to jest troszeczkę dla mnie utrudnienie. O, tu ktoś w ogóle mnie zaprasza, ale mordo, ja z tą nie mogę teraz zagrać. Teraz nie mogę z tą zagrać, o, z tą też. Wariacie, nie mogę teraz zagrać, bo ja tutaj chcę wbić jak najszybciej 16 tysięcy pucharków. No i otworzyć tego darmowego megaboxa. Słuchajcie, czekajcie, kim by tu zagrać? Wiecie co? Szczerze, no pewnie najłatwiej by było tym Serżem, bo mam na nim 0 pucharków, ale ja go trzymam na jakąś specjalną okazję. Dowiecie się niedługo, o jaką specjalną okazję mi chodzi. I w tym momencie wezmę sobie kogoś losowo, boom. Z tych osób. O, chyba trafiłem w Edgara. Dobra, Edgar, a jaka jest w ogóle mapa na solo? Zupełnie nie jestem w stanie przyznać nazwy tej mapy, ale słuchajcie, chyba na Edgara będzie ok. No to co, lecimy. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Nie ma co przedłużać. Cobet. Co tu było w ogóle napisane? Nie wiem, zupełnie nie wiem. Ojej, ej, naprawdę, po rosyjsku ta gra przynajmniej dla mnie wygląda jak totalnie jakaś czarna magia. Dobra, lecimy sobie tutaj po dwie skrzynki. Fajnie, mamy dobrego w miarę respa. Widzę, że tutaj już dwie osoby mnie nawet oglądają. Pan P jakiś tu się do mnie zbliża. To wiecie co? Chodźmy tu. Niech on tu podejdzie, niech on przyjdzie po tą skrzynkę. Ja wiem, panie P, że ty chcesz przyjść po tą skrzynkę, także chodź tu. Chodź tu po tą skrzynkę, gościu. No chodź, halo, pingwin. No bo ja zaraz będę miał ulta i ty nic nie zrobisz wtedy. I tak nic nie zrobisz. Ale no co mogę powiedzieć, no Pampę w tym momencie jest wyeliminowany i lecimy dalej po kolejną skrzyczkę, także ją sobie tutaj zbieramy. I mamy w tym momencie 3 power cuby, spoko, to już dobrze rokuje. Tu u góry mamy chyba po rosyjsku napisane, ile jest osób jeszcze. Czyli spoko. No teoretycznie to wszystko zawsze wygląda tak samo, nie? Tak samo jak w polskim języku. Ale no troszeczkę dziwnie. Takie leciutkie utrudnienie, zmiana języka. Zobaczymy, słuchajcie, czy w ogóle zmiana języka da mi jakieś szczęście w megaboxie, bo też wiecie, no to też może jakoś płynąć, kto wie. A słuchajcie, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że czekajcie, bo tutaj jest 9 power cubów. Ło nie, ta koletka wygląda tam mocno, tamten drugi chyba też miał dużo. Ale spokojnie, myślę, że tu jest jeszcze szansa na pierwsze, drugie miejsce, czemu nie. Wszystko da się zrobić, tylko trzeba być dobrej myśli. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że od teraz zaczynamy taką cotygodniową serię. Będę się starał co tydzień wybijać właśnie na tym koncie 1000 pucharków więcej. Dobra, nie chcę, żeby ta koletka na mnie poszła. Dlatego koniecznie zostawcie łapkę w górę i właśnie jak będzie 10 tysięcy łapek, to właśnie zaczniemy taką serię fajną. On się tam chce z nią teamować, ja też chcę się z nią teamować. Hej, my kumple, koletka, my kumple, zobacz. Patrz, ja ci jemotkę wysłałem. No nie bij mnie, chodź. Co jest? Czekajcie, on chce się, ona chyba chce, żebyśmy my sami ze sobą walczyli. Czy on tu do mnie skoczy? Dobra. Ja muszę go właśnie, wiecie, tak odbiegać, nie? Odbiegać.
Na spokojnie, ale widzę, że ta kuletka też totalnie na spokojnie i się nie przejmuje. Ona już wie, że ona sobie po prostu chce tylko dobić kogoś, żeby mieć pewne pierwsze miejsce. Bęk, bęk, bęk. Co? Ej, czy ktoś się załatwił pierwszy? Uwaga, bo totalnie jakoś w jednym momencie zostaliśmy zniszczeni. Tak, udało mi się. Zająłem drugie medsto i mamy plus 8 pucharków, także fajnie. Zobaczmy, ile w tym momencie mamy już tych pucharków. No, plus 8, także dobra, lecimy dalej. Kolejna gierka, jeszcze jedna Edgarem. Jest okej, dobra, mam dobrego respa znowu w miarę. Więc sobie szybko zbiorę tę skrzyneczkę. Kto tu jest? Czy tam jest Edgar? Nie, to jest koletka. Koletka? Okej, ja sobie poczekam, tutaj HP ładnie sobie załaduję. No, koletka, strzelasz coś we mnie, czy nie strzelasz? Strzelasz, nie strzelasz, dobra, wystrzelałaś się już. To sobie strzelaj dalej. A ja sobie ucieknę szybko tu i pójdę po kolejne dwie skrzynki. Tylko że tutaj już jest Edgar na pięciu. O nie. Dobra, on się mnie wystraszył, super. Dobrze, idealnie na razie to wyszło. Szybko atakujemy tą koletkę. Atakujemy, dobra, ona jest, super, dobra, świetnie ją tutaj porobiłem. Mamy to, sześć tych power cube'ów, już więcej od tamtego Edgara na dole. Bi sobie tutaj coś strzela, ale na spokojnie zbieram. O, tutaj kolejnego power cube'a i mamy w tym momencie już 7. Dobra, co tu się dzieje? Mamy bardzo dobrą pozycję w tym momencie, więc chyba nie ma co nawet jakoś mega pushować, chyba że właśnie do tej B, bo tamta B ma tylko no nie ma żadnego power cube'a. Chciałem powiedzieć, że ma jednego, ale no nie ma żadnego. Dlatego sobie szybko tu zbierzemy tą skrzyneczkę. No i proszę pani, no muszę skoczyć. Muszę skoczyć. O, już ona już chyba wiedziała, że to jest koniec. Dlatego szybka jakaś emotka jeszcze szczęśliwa w miarę na Edgarze. 9 par cubów, super to wygląda. Bardzo możliwe, że szybko wbijemy te 16 tysięcy pucharków. No i super, no i będę mógł dzięki temu otworzyć bardzo szybko megaboxa. Także co tu się dzieje? 1 na 1 z B. 1 na 1 z B. Czy ta B będzie miała dużo? Ta B może mieć naprawdę dużo, więc czekajcie, ona jest tam. Dobra, ma 6. No nie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. O, tańczymy sobie. I co ona mi tu, czy ona będzie mi chciała, co ona chce zrobić? Czemu ona się tak kręci? No nie wiem, no. Lecę do niej, no. Bang. Wygrywamy to. No nie ma co się zastanawiać, trzeba wygrywać giery. No i w tym momencie dostajemy już plus 10 pucharków i mamy napisane TB Nive. Nie, no nie umiem totalnie po rosyjsku. Już po niemiecku by mi lepiej poszło, ale po rosyjsku nie, to nie jest dobry pomysł. Dobra, to zmienimy sobie teraz zadymiarza, słuchajcie. Zmienimy sobie zadymiarza, plus 18 pucharków. Bang, no i brakuje nam jeszcze 15. No to teraz tak, losowo wybierzemy jakąś strefę tych zadymiarzy. Totalnie losowo. I uwaga, klik. Trafiłem kogoś? Rico trafiłem. No dobra, no Rico mam sporo tych pucharków, ale ej, zobaczcie na te opisy gadżetów, ja tu nic nie zrozumiem. No ale dobra, bo tam mieliśmy w ogóle jakiś nowy star power właśnie do Rico, którego jeszcze nie używałem, ale no, nawet nie wiem, co on tam, co by on właśnie w tym momencie oznaczał i co on by robił, bo totalnie jestem w stanie tego przetłumaczyć z rosyjskiego, więc dobra, skupmy się po prostu na tym podstawowym naszym star powerze, który już tutaj mieliśmy. Dobra, Rico, jak szybko zbierzemy dwie, dobra, jest szansa, że zbierzemy te dwie skrzynki. Już będziemy mieć mały zastrzyk power cube'ów. Boję się tego Edgara, bo on może mieć ten gadżet na przykład, że już ma ulta. Dobra, pobijamy go sobie tutaj, chodź tu. Przypominam, słuchajcie, że te wszystkie Edgary, które tutaj grają, no to mają już plus 500 puszek. Więc to nie jest wcale takie chillowe. O, złapałem? Co? Jak on nie dostał? Jak on nie dostał? Dobra, on go dojeżdża, dobra, jest okej. Okej, dobra, ja teraz wjeżdżam. Jest, dobra. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Jaka rozgrywka? Jest, dobra, załatwiłem mi. Ej, wyszedłem z tego totalnie najlepiej w tym momencie. Ale kozacko, Rico, super. Super robota. Dobra, zbieramy sobie tą skrzyneczkę. Szybko musimy ją zebrać. I już mamy całe 6 power cube'ów, super, dobra, czyli co? Czyli teraz szukamy, gdzie jest reszta. Tam ktoś jest u góry na pewno, taki szybki skan na tych krzaków. Tu nikogo nie ma, jakiś Sandy, widziałem tutaj Sandy'ego. Sandy Diego. Sandy Diego, siemano Sandy Diego, oj. Co on robi, czy on śpi? Dobra, niepotrzebnie, może na blisko? Dobra, jeszcze trochę ultem wleciałem na szybko. Totalnie z autoatakiem. Kto tam jest? Czy tam jest Edgar? Czy tam jest Edgar? Jeżeli tam jest Edgar, to ja nie chcę tam iść. Halo, ziomeczku, patrz. Zobacz, jak ja się tu fajnie kręcę. U nie! No nie! Niewidzialny Leon, no to jest zawsze najgorsze, nie? Totalnie się tego nie spodziewałem, niestety. Ale dobra, czwarte miejsce, słuchajcie, to i tak plus 4 pucharki. No ja myślę, że to jest jak najbardziej okej, no bo tutaj, hej, 530 pucharków, no to już nie przelewki jak dla mnie. Dobra, to znowu sobie zmienimy sobie tutaj losowo ustawienie zadymiarzy. Losowo ich ustawimy jakoś i zobaczymy, kto mi wyskoczy na samym środeczku. 3, 4, boom. Pam! Okej, dobra, czyli muszę zagrać teraz pam. No znowu nie będzie najłatwiej, ale okej, niech będzie. Jak dobrze liczę, to jeszcze brakuje mi jakieś 11 pucharków. Także let's go. Dobra, teraz pamką, no trochę mamy takiego gorszego respa. No żadnej skrzynki na razie po drodze. Oj, ten Kiełkson. Dobra, no. Masz, Kiełkson, patrz, odbijam ci skrzynkę, a ty mnie bijesz. Ja ci specjalnie rozbiłem tą skrzynkę, żebyś sobie ją zebrał. To nie było najbardziej taktyczne zagranie, ale zrobiłem to specjalnie dla ciebie, żebyś może, wiesz, chciał się ze mną teamować czy coś. Dobra, trzeba zapamiętać, że trzeba uważać na wszystkie jakieś dziwne leony, które są niewidzialne.
Dobra, tu jest jakiś Pyre Cubic, to jest dosyć podejrzane. Oj, oj. Dobra, nie trafiła mnie, nadal mnie nie trafiła. Fajnie, dobrze, że mnie nie trafiła, bo to było troszeczkę ryzykowne. Walczy z Bina daleko w tym momencie, jak jeszcze jest ten gadżet fajny. O nie, ten Dynamite, ten Dynamite, czy on wie? Oj nie, no dobrze to rzucił, skończy mnie, czy nie? Dobra, jeszcze się bronię. Jeszcze się wybroniłem, nie, dobra, jeszcze Spike tu się... Co tu się dzieje? Co tu się... No już bez szans, wszyscy na mnie. Ej, w tym momencie mam jeszcze leczenie właśnie od mapy, mapa mnie uratowała. Co się dzieje w ogóle? Halo, uciekam, dobra, uciekam. Ej, ja to przeżyłem. Jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Wszyscy piszą teraz w komentarzach, jest dobrze, udaje się. Wygramy to, słuchajcie. Jest dobrze, bardzo dobrze, ej. Jak ja to przeżyłem. Dobra, to B, czy ta B tu siedzi? Siedzi, troszeczkę ją ubiłem. Tak leciutko, żeby wiecie. Żeby nie za ryzykownie, żeby ona tam też na mnie zaraz nie wleciała. Oj, ten Dynamite chyba mega... No nie, złapie mnie? Ej, chyba on został załatwiony pierwszy, czy mi się wydaje? Uwaga, trzy, trzecie czy czwarte miejsce, uwaga. To jest ten moment, czwarty. Niestety czwarte, ale to i tak są plus cztery pucharki, więc jest okej. Cały czas idziemy do przodu, nic nie przegrywamy. Ja jestem z siebie zadowolony. No i zobaczcie, brakuje tylko 7 pucharków w tym momencie, tylko 7 pucharków, także jeżeli Bóg losu będzie łaskawy i w tym momencie wylosuje mi jakiegoś w miarę łatwego zadymiarza, to powinniśmy właśnie w tym momencie uzyskać próg 16 tysięcy pucharków i odebrać darmowego megaboxa, także ja puszczam i środkowy zadymiarz to B. Okej, okay, no B, dobra, niech będzie. Niech będzie B. B jest spoko. B jak najbardziej spoko. No jest na niej troszeczkę więcej pucharków, więc to na pewno nie będą takie turbo easy gierki. Ale no, B jest bardzo dobrym zadymiarzem ogólnie. Dobra. Powiem wam tak, zastanawiałem się. O nie, no ten Mortis. Tylko, że... Ojej, niedobrze. Źle tą skrzynkę rozbiłem. B to najlepiej właśnie w tym momencie na tych gierkach, myślę, że na jakieś duo czy coś by była mega spoko. No bo tutaj trochę będę zbierał te skrzynki, no nie powiem, że nie. Chyba, żeby sobie tutaj użyć takiego szybkiego gadżetu. Czekajcie, aj, nie trafiłem go. No nie, no nie trafię go. Niestety, zmarnowałem ten gadżet, jeszcze mu skrzynkę pomogłem rozbić. A czekajcie, czy on się chce... Może się będzie chciał teamować dzięki temu, patrz, kumplu. Zobacz, teamuj się ze mną, chodź. Teamujemy się? Bo ja ci skrzynkę dałem zrobić, dobra. I fajnie, patrzcie, mam jakiegoś teammate'a. Jest okej. Jest okej, dobra, to jednak był dobry ruch, pomimo wszystko. Dobra. Oj, tutaj ten Lukas. Troszeczkę miałem laga, nie wiem czy to zauważyliście. Dobra, uderzyłem sobie tego Lukasa, bo mu nie ufam. Szczerze mu nie ufam, chociaż no niby się kręci, no niby się kręci. No dobra, jak mamy się kręcić, to się kręćmy. Tylko czy ten Byron też się chce kręcić? To mi się nie podoba. W sensie ogólnie przebywanie z nimi wszystkimi na blisko to jest troszeczkę straszne. Dobra, ten Poco chyba chce się z nami kręcić dalej, no dobra, nie wiem, ja się trzymam tego mojego Serge'a, bo ja mu ufam. Ja mu ufam, słuchajcie. Sobie tutaj jeszcze Mortisa dziabniemy. Dobra, Mortis. Mortis w tym momencie chyba jest skończony, co? Super. Ej, patrzcie, ten Serżyk. Ej, super, zrobiłem, otworzyłem te skrzynki temu Serżowi i on naprawdę chce ze mną... No dobra, tego Poco już chciałem uderzyć, ale dobra, nie zrobię tego. Nie zrobię tego, żeby być uczciwym. Uczciwym graczem. Jak ktoś się ze mną teamuje, to nie będę go nieuczciwie załatwiał. Dobra, tu niepotrzebnie trochę strzeliłem, ale na wszelki wypadek trzeba trzymać tego Byrona na dystans, wiecie? Żeby on tutaj do nas nie podbijał. Jak jesteśmy już tu we trójkę... Dobra. Oj, ten Mortis chce go tutaj dojeżdżać. Dobra, jeszcze raz! Mam, dobra, złapałem ich. Chłopaki zostali złapani. O nie, mam problem, odpaliłem gadżet. 1 HP, jest! Dobra! Super, ale to porobiłem. I ze Sterżem walczę 1-1 i bang! I wygrałem gierę! Słuchajcie, to oznacza, że w tym momencie będziemy mieli już 16 tysięcy pucharków na tym języku rosyjskim. Super, słuchajcie, ja się mega cieszę, że właśnie na tych chyba największych pucharkach dzisiaj wyszła mi najlepsza giera, także prawie 550 pucharków znowu mam na B. No chyba będę musiał troszeczkę pograć z jakimiś widzami i spróbować wbić jakieś wyższe rangi, ale no nie ukrywam, nigdy nie uważałem się za jakiegoś prosa, wiecie, w Brawlu czy coś, grałem zawsze for fun. No i zobaczcie to, w tym momencie plus 10 pucharków na języku rosyjskim i będzie właśnie otwierany mega boksik, także co ja tu mogę dużo mówić, no poprosiłbym Tom Amber, bardzo proszę Tom Amber. Słuchajcie, mam fajny pomysł, jak zaczarować tą skrzynkę. Generalnie teraz właśnie jest taki troszeczkę motyw Gwiezdnych Wojen w Brawl Stars, więc teraz każdy wchodzi w sekcję komentarzy i pisze: niech moc będzie z tobą, niech moc będzie z tobą. Każdy niech to napisze właśnie teraz w komentarzu i każdy niech zostawi łapeczkę w górę pod właśnie tym filmem, a ja już otwieram megaboxa na języku rosyjskim. No i co to będzie? No i co to będzie? Czy będzie tutaj coś nowego? W ogóle co to jest napisane? Ks i... Nie, no nie wiem co to jest za literka totalnie. To jest ksimk? Ksimk? Ja bym to tak przeczytał, ale ja totalnie nigdy nie miałem styczności właśnie z językiem rosyjskim. No dobra, moi drodzy, otwieramy tego mojego boksa. 3, 4, niech moc będzie z nami, BUM!
Piątka. Ale słuchajcie, ja bym nie skreślał piątki. Ja bym nie skreślał piątki, bo w ogóle na moim drugim koncie wystarczy, że mi dwójka wypada i już trafiam coś nowego. Tutaj bardzo możliwe, że jest dosyć podobnie, jeszcze w języku rosyjskim to wszystko jest napisane, to w ogóle hit. Dobra, klikamy. Cztery. Przedmioty do Edbita. Przedmioty do Bo. Punkty do... naszego właśnie kiełka. No i teraz decydujący moment, czy będzie coś nowego w tym megaboksie, czy nie. Bum. No nie, nie ma nic w darmowym megaboksie. Niestety. Ale to nie znaczy, że ja chcę tak zakończyć odcinek, słuchajcie. No dobra, patrzcie, tu mam jeszcze coś za darmo w sklepie, to sobie odbierzmy. W ogóle, pamiętajcie, żeby wpisać kod Damian. Nawet jak gracie na języku rosyjskim, to używajcie oczywiście kodu Damian. Wy możecie wpisać jak chcecie, tylko pamiętajcie, żeby Damian było razem, nie oddzielnie jak jest na YouTubie. Może być z dużych, może być z małych. Wspierajcie właśnie mnie z kodem Damian w sklepie, będę wam za to naprawdę bardzo wdzięczny. A w ogóle teraz właśnie są też te skiny, nie? Z ostatniej szansy już nigdy nie będzie można ich kupić, także polecam wam serdecznie użyć właśnie mojego kodu i kupić sobie jakiegoś tego skina, bo będziecie mieli coś naprawdę takiego unikatowego siebie. Dobra, bo ja chciałem otworzyć jakąś skrzynkę. Zobaczyć, czy jest jakaś skrzynka na promocji albo coś. I widzę, że nic tutaj takiego nie ma. Tutaj znajdziemy. Coś tutaj znajdziemy jeszcze. Musi być coś do otworzenia. Musi być coś do otworzenia, z czego nam wypadnie Amber. O! 10 skrzyneczek. Okej. Okay. No dobra, no to lecimy z nimi. Bum! I trójeczka. Jedynka świecąca jest? Nie ma jedynki świecące. No okej, okay, no dobra. Kolejna skrzynka. Bum! Znowu trójka świecąca. Nie, no nie ma trójki świecącej. Co by? Jakby była trójka świecąca, to ja bym tutaj oszalał. Zaczął pewnie bym krzyczeć jak jakiś... jak ostatnio na legendę, nie? Naprawdę. Ej, w ogóle moi sąsiedzi chyba powoli zaczynają mnie mieć dość. No totalnie cały czas po prostu trafią w coś albo się dzieją jakieś mega potężne rzeczy i bywam troszeczkę głośny przy graniu w tego Brawla. No nie wiem, po prostu tak mam. A wy możecie napisać też w komentarzu właśnie, czy mocno się emocjonujecie, gracie w Brawla, czy raczej gracie tak totalnie na cicho. Po prostu nic nie mówicie, nawalacie sobie, zbijacie pucharki. Tak, też znam takie osoby, nie? Dobra, kolejna skrzynka i też nic nie ma. Dobra, dwie skrzynki nam zostały. Bum. Znowu trójka, znowu bez świecącej. Jeszcze jedna skrzynka na koniec. Bum. Dwójka. Nie, dobra. Ale jeżeli już dwójki wypadają, to znaczy, że coraz chyba mniej postaci mam właśnie, które w sumie mogłyby dostawać te punkty, nie? No dobra, wiecie co, na koniec otwórzmy sobie tego Habok Hej. No pimpaka. Otwórzmy sobie pakiet odznak i trafiamy odznakę do Jackie, odznakę do Daryla i wkurzonego Broka. I ten wkurzony Brok mi się podoba. Wkurzony Brok mi się podoba, muszę go sobie na pewno stawić i będę go używał. Dobra, słuchajcie, no to w tym odcinku to by było ode mnie na tyle. Udało mi się wbić 16 tysięcy pucharków, jestem naprawdę z siebie zadowolony. Bardzo fajna gierka w ogóle na koniec wyszła. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to zaczynamy właśnie taką serię 100-tygodniowego wbijania o 1000 pucharków więcej na moim koncie. Będę się starał właśnie na streama grać z widzami, żeby właśnie w miarę szybko dobijać ten 1000 pucharków w górę. No i ode mnie to by było już zdecydowanie tyle. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki, piszcie komentarze. Widzimy się już w kolejnych filmach niedługo. Cześć! Eluwina, tak każda gra się tu zaczyna. Eluwina, dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. Eluwina, aha, Eluwina, aha.